Siemaneczko, Rafał Lewicki z tej strony. Zastanawiacie się pewnie, co robi osada wioślarska, która skończyła de facto akademicki sezon, no bo AMPy są najważniejszą imprezą akademicką w Polsce i tak naprawdę wiele akademickich ekip, z którym się ścigaliśmy, już zakończyło swoje przygody z wioślarstwem na ten sezon, ten rok akademicki, i zaczną je ponownie w październiku. Natomiast my nie zwalniamy tempa. Za chwileczkę robimy kolejny trening, już piąty albo szósty w tym tygodniu, a jest piątek, bo w sumie minęło trochę czasu. Zaraz wam powiem dokładnie, jakie mam plany na ten najbliższy sezon, bo teraz czas się przygotować do treningu, a po treningu pogadamy. Na razie. Arbuza zjadłem rano i banana. I jakoś tak najlepiej się czuję. To zgaga piecze. Próbowałeś bokiem? Nie próbowałem bokiem jeszcze. Spróbuj. Ale to niby nic nie dało. To by nic nie dało, i tak by nic nie dało, i tak. Próbowałeś bokiem brać te kule? Dobry deal, co? Co? Wynoszą wiosła za to, że ich nagrywam. Gdzieś bober płynie. Panie Rosiak, 5:45. Jesteśmy już po treningu. Dzisiaj były głównie starty, ponieważ jak widzieliście, poziom Odry był taki wysoki, że nie dało rady nic innego zrobić. Jadę do pracy. Natomiast wspomniałem wam wcześniej o tym, że nie zakończył się jeszcze dla nas sezon, dlatego dalej trenujemy. Przed nami najbliższe zawody Oda River Cup, czyli 1 czerwca. Wszystkich serdecznie zapraszam. Link do wydarzenia będziecie mieli w opisie tego filmu. Później mamy zawody Mistrzostw Polskich Klubów LTS w Kruszwicy, na które mam nadzieję pojedziemy. Tam będziemy ścigać się na 2 km, czyli na dystansie, który już jest bliższy naszym kolejnym startom, bo główne starty to Mistrzostwa Europy Akademickie w Szwecji, na które mam nadzieję pojedziemy. Jeszcze nie jest nic klepnięte, ale duża szansa, że tam się właśnie wybierzemy i będziemy ścigać się za najlepszymi akademickimi osadami, ósemkami w Europie. Więc to jest nasza lista startów. Wcześniej jeszcze jest Drezno, do tam jesteśmy zaproszeni. Myślę, że to jest fajne regaty. Byłeś tam jak w Dreźnie? Byłem. I jak wspominasz Drezno? Razie. Było bardzo ładnie, pięknie. Piękna pogoda, piękne miasto. Tak, pięknie. Kontra Mati. Było, w Dreźnie było super, bo też mieliśmy super... super nas przyjęli, o tak powiem. Mieliśmy Empahera 2.16. Startowaliśmy na ergometach, tych RP3-kach. Też możecie na Instagramie ósemki obczaić sobie, o co tam chodziło. Super regaty, no i potem też był Toruń, gdzie był maraton wioślarski, i jeżeli się wszystko uda, to też w tym roku tam pojedziemy. Tamten roku zajęliśmy tam 4. bądź 5. miejsce, już nie pamiętam w sumie, ale fajnie było to powtórzyć, bo to była taka, no, inna inszość, tak się mówi chyba, czy nie? Że no, coś innego, coś nowego, bieganie z łodzią, ergomet, wioślarstwo na wodzie, nie, było super, nie ma co gadać. Więc tak już wiecie, najbliższe regaty od River Cup, tyle się zapraszamy. A my trenujemy dalej. Dużo mamy teraz ergometru, dużo wody, bo trzeba teraz robić wytrzymałość pod 2 km. Więc będą teraz treningi też z ergometru wioślarskiego. Trochę z wioseł, trochę się rotujemy na łodzi. A to wszystko w najbliższym czasie. Do zobaczenia. Na razie. Bym zapomniał, wyniki konkursu znajdziecie w opisie. Teraz nie mogę sobie przypomnieć, co dokładnie wygrał, ale wydaje mi się, że Artur Mikołajczewski z Bydgoszczy. Artur, serdecznie cię pozdrawiam. No i co? Nagoda leci do ciebie, czyli zestaw startowy na AMP, z AMP 2019 jest twój. Pozdro.
Znowu!